Mieszkańcy i turyści odwiedzający gminę Myślibórz mogą już bezpiecznie korzystać z nowo powstałej architektury na plaży w Golenicach. Gmina Myślibórz zrealizowała operację pod nazwą Zagospodarowanie turystyczne terenu przy Jeziorze Golenickim, dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2, realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Całkowity koszt operacji przekroczył 200 tysięcy złotych, a wartość dofinansowania to 88 tysięcy złotych. Celem operacji jest wzmocnienie poziomu zagospodarowania turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Golenickim oraz utworzenie jednego miejsca pracy. Przy Jeziorze Golenickim stworzono ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Zagospodarowany teren służyć będzie jako obiekt turystyczny, bezpłatny dla mieszkańców oraz turystów. W ramach projektu zamontowano obiekty małej architektury takie jak ławki parkowe, kosze na śmieci, grill kamienny, stojak na rowery, ławostoły. Nawieziono i rozplanowano piasek plażowy. Rozebrano budynek gospodarczy oraz utwardzono przyległy teren.
Mieszkańcy i turyści odwiedzający gminę Myślibórz mogą już bezpiecznie korzystać z nowo powstałej architektury na plaży w Golenicach. Mieszkańcy i turyści odwiedzający gminę Myślibórz mogą już bezpiecznie korzystać z nowo powstałej architektury na plaży w Golenicach. Gmina Myślibórz zrealizowała operację pod nazwą Zagospodarowanie turystyczne terenu przy Jeziorze Golenickim, dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2, realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Całkowity koszt operacji przekroczył 200 tysięcy zł, a wartość dofinansowania to 88 tysięcy zł. Celem operacji jest wzmocnienie poziomu zagospodarowania turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Golenickim oraz utworzenie jednego miejsca pracy. Przy Jeziorze Golenickim stworzono ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Zagospodarowany teren służyć będzie jako obiekt turystyczny bezpłatny dla mieszkańców oraz turystów. W ramach projektu zamontowano obiekty małej architektury. W ramach projektu zamontowano obiekty małej architektury, w tym ławki parkowe, kosze na śmieci, grill kamienny, stojak na rowery, ławostoły. Nawieziono i rozplanowano piasek plażowy. Rozebrano budynek gospodarczy oraz utwierdzono przyległy teren.